Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak działa lampa typowa na komary i różne typowe wady, muchy, ćmy. Jak widać, świeci światło. Przyciągające owady, lampa buczy, wydając jakiś tam dźwięk, też przyciągające owady. Zobaczymy, jak działa, gdy dotkniemy próbówką do prądu. Zbliżamy próbówkę. Widać. Próbówka jeszcze nie dotknęła zwoje, już świeci. Widzimy teraz, świeciła, nie dotykając zwoi. Jakby dotknął zwoi. Efekt widać. Proszę zobaczyć, jak próbówka świeci. Próbówka nawet sama świeci bez dotykania tyłu próbówki. Za chwilę rozbierzemy lampę i zobaczymy, jak jest zbudowana. Zobaczymy teraz, jak lampa jest zbudowana w środku. Pojemnik na owady. Za chwilę rozpołowimy lampę. Trzeba jeszcze górne zabezpieczenie ściągnąć. Jak widać, lampa zbudowana w środku jest tak. Transformator. Podłączymy do prądu i zobaczymy, jak to działa. To nawet tu położymy. Nic się nie powinno dziać. Tak się zachowuje po podłączeniu do prądu. Ja zobaczymy jeszcze raz. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie i łapki w górę.
Jak widać, trzeba dotknąć dwóch zwojów, żeby zaiskrzyło. Na przykład tak. Dotykając jednego zwoju, nie będzie iskrzyć.